Kaziu, siemanko, tutaj małe dziple i słuchajcie, dokonałem w przedszkolu niesamowitego odkrycia. Otóż znalazłem taki pierścionek, widzicie, jaki kozacki? Jest, jest, siema. Ej, przepraszam, mam pytanie do ciebie. No? Czy chciałbyś może uciec z tego przedszkola? Mam dla ciebie bloki, dawaj, chodź ze mną. Ej, co to w ogóle? Ale jakie śmierdzące, cuchnące te bloki. Ty, w ogóle podobała mi się ta piosenka. Co to za piosenka? Mógłbym zatańczyć do tego w ogóle? Tak, to jest Skibidi Toilet. To dawaj ze mną, chodź. Ja tańczę skibidi tutaj. Dop, 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 jest, jest. Skibidi dop, dop. Ty, nieźle, nieźle. Tu w sumie spoko jesteś koleś, ty. Ale rzucasz te bloki i one są jakieś takie trochę śmierdzące. Co to dokładnie jest? Tutaj normalnie i chodź, wychodzimy stąd. Ej, to śmierdzi te bloki. Nie chcę ich przy sobie mieć. W ogóle spoko, ty. Słuchaj, ty jesteś gadającą ubikacją. To w ogóle da się, tak? Tak, dawaj jeszcze cię zaprowadzę do mojego domu, wiesz co? Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć brata i nigdy nie miałem. Czy chciałbyś zostać moim bratem? Ty, no nie wiem, bo to jest duża chyba odpowiedzialność, żeby być czymś bratem w ogóle. Słuchaj, tak naprawdę, wiesz co, ja z mamą mieszkam i nie wiem, czy mógłbym tak być twoim bratem, ale w sumie wydajesz się naprawdę spoko ziomeczkiem. Bo zobacz, my tutaj mieszkamy w takim wielkiej ubikacji. Wow, to wasz dom? Ej, wygląda tak normalnie fajnie, jak taki statek na wodzie trochę, jak mam być szczery, nie? Tak, zapraszam tutaj i jak chcesz, to możesz z nami zamieszkać normalnie tutaj. Ojejku, a co wy nie macie w domu toalety, że tutaj normalnie się załatwiacie przed domem? Czemu tutaj normalnie jest tak brudno, co? To jest ładny zapach, my tutaj lubimy takie zapachy. Dobra, wchodzimy, ja nie mogę, widzowie, wchodzę do jakiejś ogromnej toalety. Zostawiam ci moich rodziców, tutaj u góry są. Po lewo jest tata, po prawo jest mama. Dzień dobry, tato, dzień dobry, mamo. Ej, mamy słuchajcie, rodzice, przyniosłem nowego członka naszej rodziny, to jest, będzie mój brat teraz, wiecie? Dzień dobry państwu, witam. Ja nie mogę, to tak wygląda ubikacja od środka. A co to są w ogóle? Ja nie mogę, no nie mów, że my tu mamy normalnie puchary z takimi rzeczami, lubimy trollować. Co ty na to, żebyśmy razem trollowali innych, na przykład dawali takie szambo, wylewali, o zobacz, takie mamy szambo, no spoko, albo takie spoko, coś spoko, w sumie lubię trollować, ale ten puchar wygląda gówniany trochę takie, w sensie, że kupa tu jest, czyli gówniany, słuchaj, i puchar to jest taki trochę, co? No troszeczkę tak mamy, no bo tak lubimy, ale to tak musi być widocznie, wiesz? Czyli co, wy rozkładacie wszędzie te po prostu śmierdzące rzeczy i tak trollujecie w ten sposób innych i uprzykrzacie im życie, tak? Tak, tak. Oj, czekaj, nie tutaj, nie tutaj. A, dobra, to i u was słuchaj, w talecie się nie jeśli truluje. Chciałbyś zacząć z nami tutaj przygodę, żeby zostać moim bratem, to musisz się zamienić w taką taletę jak my. Musisz wejść tam do góry i spłukać wodę i wskoczyć tutaj do talety. Aha, spuścić wodę i tu później wskoczyć do tej ubikacji z powrotem, tak? Tak, dobra, tak. Spłuczka jest na samej górze, czy gdzie? Na samej górze. Dobra, to się wspinam. Ja nie mogę, widzowie, ja nie jestem pewny w ogóle, czy ja bym chciał zostać ubikacją. Oni mnie chcą wciągnąć do swojej rodziny. Normalnie jest mama, tata i synek, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sumie oni fajnie śpiewają. Może by mnie nauczyli tej piosenki i bym mógł razem z nimi śpiewać. Nie wiem, słuchajcie, zostawcie kciuka w górę i mi kibicujcie. A ja w sumie może to zrobię. Jestem hardkorem. Dobra, słuchajcie, wjeżdżam tutaj. Dobra, bierzemy, słuchajcie, przepotężny rozbieg. Uwaga, lecimy normalnie, rozbiegam się. Mama, tata, spuszcza się woda. Skaczę. Wow, udało się. Jestem i co, zamieniam się? Ej, zamieniłem się normalnie w toaletę. Ja nie mogę, jak jest, ja wyglądam. Jesteś jednym z nas, ale super, jak się cieszymy. Tato, mamo, mam brata normalnie. Nie, ej, wiesz mogę. Co? My jako Skibidi Toilet mamy super zadania normalnie. Ty, słuchaj, a mogę zaśpiewać z wami tą piosenkę? Jak to było? Skibidi dop dop dop. Skibidi dop dop dop, jest, jest, dop. My jeszcze dopiero uczę, jestem małym Skibidi dop i dlatego jeszcze nie znam dopiero tej całej muzyki. Ja też nie znam, jestem twoim bratem. Słuchaj, dobra, co mam robić? Co? Jakie są zadania? Chodź, będziemy super trollować sąsiadów normalnie. Czekaj, znalazłem aparat, zdjęcie ci może zrobię. Pokażę może później mojej mamie. A, prawdziwej. To weź ten aparat i weź też klisze, żeby tam udokumentować trole swoje. Dobra, no to mam, słuchaj. Wziąłem, mogę ci zrobić zdjęcie, słuchaj. Pokażę później moim kolegom z przedszkola, z jakiego mam nowego brata w ogóle. Dobra, mam tutaj dwa zdjęcia. Okej, bo ja mam tylko mało tego szamba mam w ogóle, słuchaj, tylko jedno wiaderko. I tak naprawdę nie za dużo mam tych rzeczy do trollowania. Ale jak mi dałbyś więcej, to bym poszedł do przedszkola i normalnie mogę im tam proszę nieźle powykręcać. Co, tylko tyle?
Słuchaj, dawaj tego więcej. Ja pokażę normalnie w przedszkolu tutaj, jak się troluje. Ej, a normalnie mama mi nie pozwala autem jeździć, a mogę autem pojechać? No, tak się składa, że jesteś moim bratem, to mogę ci dać pokierować, ale super. My w ogóle, my nasza rodzina z Kibidi, jest, to bijemy rekord Guinnessa w wylewaniu ścieków na ulicę i takie rzeczy są różne. O! W ogóle, bo ty, braciszku, to w ogóle siwiejesz powoli, jesteś siwy, ja jeszcze trochę młodziej wyglądam niż ty, ale dobra, ja już nie tracę czasu, lecę do przedszkola potrolować jako ubikacja, także widzimy się później, jak pokażę wam trolki, jakie zrobiłem, siema! Siema! Okej, słuchajcie, jedziemy, normalnie jakoś autem umiem jeździć, powiem wam, że tego jeszcze nie robiłem, bo mama mi nie pozwalała, ale teraz zobaczcie, jak się zdziwią moi kumple z przedszkola, jak zobaczą, że jestem ubikacją i dołączyłem w ogóle do rodziny z Kibidi Toilet, bardzo fajni oni są i potrafią, słuchajcie, fajnie śpiewać, także rozlewamy tutaj szambo, siema kumple, patrzcie co tutaj mam dla was, małe co nieco, ej dobra, wiecie co, idziemy w ogóle do ubikacji, tak naprawdę może weźmiemy, oni zabierają zawsze te ubikacje, także tutaj słuchajcie, pozwolimy. Ja idę skontrolować, co się dzieje na sali. Dobra, ja słuchajcie, w toalecie będę tu siedział sobie i jak po prostu ktoś będzie chciał przyjść, to go wystraszę jako z Kibidi Toilet, okej. Ojejku, dzieci, co tu się stało na zewnątrz? Jakaś żółta woda tam jest. Idę do toalety skorzystać. O, ktoś idzie do toalety, słuchajcie, słyszałem. Ciekawe kto. Szkibili dop, 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 jest. Szkibili dobry, dip, dip. Szkibili dop, 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 jest. Szkibili dop, dop, dip, dip. Uciekam stąd. Ej, chodź tutaj normalnie. Nie wchodźcie do toalety, tam coś jest zaczarowane. Tam normalnie... Jestem Szkibili Toilet, normalnie, siemano. Ucieczka, słuchajcie, ucieczka, co tu się dzieje? Co, ucieczka, nie ma ucieczki. Przestań takie rzeczy robić. Uśmiech, robię tutaj zdjęcie dla mojej rodzinki, że zostaliście strollowani w przedszkolu. Pozdrowionko. Od Gplaya. Zajmujemy. Dobra, ja tutaj normalnie. Ej, dobra, musimy uciekać, słuchajcie. Dobra, tutaj zwiewamy Gida. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze zdjęcie. Okej, tutaj jeszcze trochę normalnie porozrzucamy tych bloków. I słuchajcie, zwiewamy stąd. Strollowaliśmy pierwszą tutaj osobę. Jak na dołączenie pierwsze do rodziny, słuchajcie, z Kibidi Toilet, to myślę, że jest spoko. Mogłoby być gorzej, mogłoby być lepiej. Możecie ocenić to w skali 1 do 10, ale tu jeszcze możemy porozkładać. Ej, tata mnie podglądał? Tata, ty mnie podglądałeś normalnie, jak troluję tutaj inne dzieciaki? Ups, synku, podglądałem cię, chciałem sprawdzić, czy jesteś grzeczny w ogóle, ale wiesz co? Chciałbym cię nauczyć pewnej rzeczy. Czego? Chciałbym nauczyć cię, jak się chować w toalecie. Jak wyskakiwać z toalety. Się tak chować? No to pokaż ogólnie, jak to się robi w ogóle, tato. Ty, bo ja w ogóle zabrałem ubikacje. Nie wiem, czy wy je zbieracie, kolekcjonujecie je. Bo mam tutaj normalnie z przedszkola, podmieniłem siebie za nią. Chowaj to, bierz to, my kolekcjonujemy, tak, ale zobacz to. Zobacz, spójrz tylko na to, uwaga, no, chowam się. Ty, schował się normalnie. Tato, gdzie jesteś? Czekaj, zajrzę tam do środka. Tato, normalnie. Jestem, ła! Siema. I teraz możesz zaśpiewać tą piosenkę, słuchaj, schować się. Kibidi dop, 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 jest, kibidi dop. Ty, dobra, jak to się robi? Też mogę to spróbować zrobić w ogóle, tato? Tak, proszę. Dobra, no to powiedz mi, jak to się robi, słuchaj, bo też muszę to zrobić. Jak to mam zrobić, co? Jak jeszcze powiem ci ważną zasadę. Tak? Jeśli schowasz się w czyjejś toalecie, to nie możesz się ujawniać dopiero później, bo wtedy się ta osoba poczekaj. Bardziej wystraszy. Spróbuję się schować, uwaga, 3, 2, 1 i schowany jestem, tato, patrz, normalnie nie mam jej teraz, uwaga. Wow, naprawdę super. 3, 2, 1, szkibili do mnie, dop, jest. I się chowam normalnie i teraz znowu mogę wyskoczyć. Szkibili dop, 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 jest, szkibili dobry, dip, dip. Nie no, super ci to idzie, wiesz? Dobra, to teraz normalnie mogę, wiesz co, chodzić tutaj jako sobie taka ubikacja i wiesz co, nikt nawet nie wie, kim jestem, bo tak po głowie to mi mogli rozpoznać, że jestem Gplay, bo tu chodziłem do przedszkola, a teraz nikt mnie nie rozpozna, to co? To lecimy dalej chyba trollować, nie tatuś? Tak, widzę, że tutaj drogę ułożyłeś do trollowania, to ja już tutaj pozbieram. Dobra, ja idę tutaj do tego domku, podmienię taletę, stanę tutaj zamiast tej talety ubikacji, słuchajcie, zobaczymy, gdzie w tym domu mają ubikację, także zamykamy drzwi, wbijamy tutaj do środeczka, okej, tutaj też te drzwi, nie no, w sumie tych nie trzeba, okej, jest ubikacja, bierzemy ją, słuchajcie, także tutaj musimy ją zniszczyć, okej, mamy to, siadamy sobie tutaj, patrzcie, jak normalnie to epicko wygląda, jakby nigdy nic, jesteśmy ubikacją i teraz będziemy czekać tylko na kogoś, kto tutaj w ogóle mieszka. No dobrze, to teraz muszę wejść do łazienki,
Bo tutaj łazienka coś mi się zatkała ostatnio. Nie, on chce mnie przepychać, słuchajcie. Tutaj. Tą przepychaczką. Trzy, okay. Dwa, jeden. Szkibili, dom, 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 pies, jest. Szkibili, dom, 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 halo, kim ty jesteś? Szkibili, dom, 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 normalnie tu troluję, tu troluję, tu troluję, tu troluję cię, ziomeczku. Ej, przestań, przestań, co ty siema robisz? Ja nie mogę, strolowany, słuchaj, ja nie mogę. Tutaj, słuchaj, już ci wylewam szambo, bo ogólnie dostajesz tutaj w promocji darmową porcję szamba do domu, słuchaj. Ej, wygrałeś, no zostaw, ja tutaj normalnie sobie mieszkam. Wygrałeś w konkursie, słuchaj, dużo szamba, także ogólnie pozdrowienia tutaj od rodziny z Kibili Toilet. Takie dostałem zadanko. Jeszcze może zdjęcie tutaj, słuchajcie, musimy to uwiecznić, uwaga. Widzicie go tam na górze? Dobra, uwieczniony, mamy to, pięknie, słuchajcie. Jeszcze tutaj przed domkiem szambo, darmowa dostawa szamba na zamówienie. Widzowie, zamawia ktoś z was normalnie szambo z dowozem normalnie za darmo do domu. Mogę podwieźć bez problemu. Ty, w ogóle zapomniałem, że ja mam ten pierścionek, który znalazłem, słuchajcie. Ej, ubikację to zbieramy, już mam tutaj, słuchajcie, jedną ubikację. Ty, drugą gdzieś zgubiłem, gdzieś ją miałem tutaj, ale zgubiłem. Okej, dobra, lecimy, słuchajcie, dalej, bo tak naprawdę czekajcie, w tą stronę idziemy do miasta. Ej, patrzcie, laki tam jest w ogóle. Co, laki tam płacze? Idziemy normalnie go wystraszyć. Co, dobra, się dzieje? Słuchajcie, on teraz nie będzie wiedział. Ej, laki, siemanko, co ty tu płaczesz w ogóle, co? O, Gipley, to ty? No to ja, słuchaj, jestem teraz z Kibili Toilet i umiem normalnie śpiewać. Kibili dop, 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 jest, jest, Kibili dop, 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 jak super śpiewasz. Fajnie? Ej, wiesz co? Ostatnio twoja mama cię szuka i się o ciebie martwi. A to dlatego płakałeś, bo ci nie, myślałeś, że się zgubiłem? Nie, bo ktoś mi zabrał toaletę. Ej, no to ja ci mogę normalnie naprawić, dawaj. Ja ci mogę normalnie wstawić nówkę sztukę, chciałbyś? Chciałbym, to chodźmy do mnie. No dobra, no to chodź, słuchaj, wstawię ci normalnie. Ja jestem w ogóle ubikacją i też mogę ci zastąpić twoją ubikację, jakbyś chciał. Jesteś z Kibili Toilet? No normalnie, a znasz normalnie z Kibili Toilet, Laki? No coś tam oglądałem, ostatnio i widziałem jakieś shorty. No to nieźle, to dawaj, idziemy ci, wstawimy, słuchaj, nową ubikację, będziesz miał luks jeszcze lepszy niż wcześniej. Wiesz co, bo moja rodzina ogólnie zabiera, wiesz, te ubikacje, oni je kolekcjonują, oni je zbierają. Dobra, także co, gdzie tą ubikację ci postawić, gdzie ona no była? No tutaj, tutaj, o, w tym miejscu, bo tutaj ona była, ktoś mi ją zabrał. Dobra, to czekaj, a na przykład taka ubikacja by ci pasowała? O, zobacz. Taka, o? No taka to czyściutka, fajniutka, no. Szkibili, dop, 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 jest, ojejku, to ty, Gipley, jejku, jejku. Dobra, chowam się teraz. Laki, bo jeszcze halo, mam ogólnie... Halo, Gipley, jesteś tutaj, czy jesteś w środku tej galety? A może taką chcesz? Mam jeszcze taką, słuchaj, co ty na to? Która ładniejsza? Wiesz co, ta to taka trochę brudna, to raczej nie. Czyli ogólnie tą byś wolał, tak? Tak, ta jest ładna, czysta. No to szkibili, dop, 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 jest, jest, szkibili, nie strasz mnie, jejku. Dobra, stary, nie będę już cię trollował, taką ci wstawiam. No ogólnie nie jest taka fajna i ogólnie coś tam jest, Laki. Ty, normalnie zaraz będziesz, wiesz co, zmoczysz sobie normalnie spodnie, wlazłeś za głęboko tam. A no tak, ja jestem za niski i cały czas zapominam o tym, że jestem za mały. Normalnie ty to chyba na nocnik, nocnik ci powinienem skołować jakiś, a nie taką wielką toaletę. A już pomijam tamtą dużą ubrudzoną, co, to byś chyba tam, słuchaj, normalnie mógł zaginąć, jakbyś wleciał, to już byś nie wyszedł stamtąd, nie? No dobra, Gipley, to siemanku, jak coś, jak będą jakieś problemy, to dzwoń. Dobra, tylko ja teraz jestem ubikacją i ciężko mi się będzie dzwonić. Siema, Laki. Siema. Szkibili dop, 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 jest, jest. Szkibili dobry, dip, dip. Idziemy, słuchajcie, dalej trollować. W sumie tego nie nagrałem tutaj, ale dla upamiętnienia sytuacji zrobię zdjęcie. Ej, widzieliście? Tutaj normalnie chyba nubek był, się tepnął gdzieś, normalnie perłą, możliwe. Ej, może pójdziemy do nubka, jak nie ma go w swoim domku, to moglibyśmy iść normalnie do niego teraz, szybko pójdziemy i go strolujemy i mu tam też szambo wylejemy na chacie. Dobra, także lecimy, chyba że on się tepnął gdzieś, słuchajcie, i już jest w tym domku, zaraz zobaczymy. Także szybko lecimy, tutaj normalnie wszędzie rozkładamy, jak mi rodzinka kazała. A gdzie jest moja toaleta? Tutaj była moja toaleta i nie siema, a może chcesz kupić toaletę? Ja mogę być twoją toaletą, a mogę ci też sprzedać, mam taki model za jedyne 1000 zł, co ty na to? O, to ja taką chcę, no dobra. A masz 1000 zł, tak dużo? I tak się składa, że mam. No, no to jak to, panie księciunie, jak pan taki bogaty, no to poproszę pieniążki i normalnie ubikacja jest pana. A co, ktoś zabrał, zginęło? Co?
Tak dużo dostałem z napiwkiem tak, takim. Tak, proszę, to dla ciebie jeszcze napiwek. 10 tysięcy dostałem. Oddać proszę toaletę. Dobra, trzymaj, trzymaj. 10 tysięcy mi dał zamiast 1000, od nie umie matmy, słuchajcie. Ja jestem dobry chłopaczyna, wiesz? Dobry ja chłopaczyna. Ja ogólnie lubię dawać więcej. Dobra, dzięki. Słuchaj, ja ci tu, żeby ci się lepiej żyło, trochę takie o, fuu, od firmy tak prezent. To jest normalnie od firmy, wiesz co? To jest bardzo fajne. To jest taki ogólnie nowy zapachowy... Przestań, już wystarczy. Taki nowy zapach, słuchaj. To jest teraz w modzie, to jest na topie, nie przejmuj się. Jest to dobra, to siema, ja lecę. Okej, ja nie mogę, dobra, strolowany. Siema, tutaj, siema. Słuchajcie, najlepiej się dzieje w przedszkolu. Jak przedszkolanka, normalnie tutaj nasza pani opiekunka została tak strolowana. A ciekawe, czy jeszcze im mało, słuchajcie, czy już im wystarczająco. Tu jeszcze im szambianko lejemy, jak pięknie pachnie, jak cudownie. Idziemy teraz od przodu, słuchajcie, tutaj jeszcze im porozkładamy. Będzie najbardziej śmierdzące przedszkole, słuchajcie, na świecie. To będzie rekord Guinnessa. O, mama! O! Hej, synku! Cześć, mamo, a co robisz ogólnie? Co tutaj patrzysz, czy dobrze troluję? Mam dużo zdjęć. I słuchaj, sprzedałem właśnie ubikację za 1000 zł. Na tym można zbić fortunę w ogóle, wiesz? Naprawdę? Ja widzę, jak ci dobrze wychodzi w trolowaniu tutaj przedszkola. No, jesteście dumni, że jestem tutaj członkiem waszej rodziny z Kibidi Toilet? Dobrze mi idzie? Dobrze ci idzie, czekaj, ktoś tu idzie, poczekaj chwilę. Czekaj, dobra, ja tutaj kończę swoją robotę. Ty, już mi się kończy w ogóle, ty normalnie z szambą mi się wszystkie całe skończyło, słuchajcie, wszystko mi się kończy. I tutaj myślę... O, co tak śmierdzi, o fu. To jest moja mama w ogóle, prawdziwa. Ja nie mogę, co o, tutaj... Co to tak śmierdzi? Ona mówiła, że ktoś idzie, to moja mama, słuchajcie, chowamy się tutaj za rogiem, bo nie? Dobra, tu o, się chowam. Synku, gdzie ty się ukrywasz? Jest, Kibili, dobry, dip. Ja jestem mamą normalnie z Kibili Toilet i mieszkam teraz w toalecie, wiesz? Synku, ale my się o ciebie martwimy. Jak się martwicie? Jak ja sobie dobrze radzę? Zobacz, jaką jestem normalnie ubikacją. Zobacz tutaj, jak troluję. Jestem najlepszym trolem na świecie i umiem śpiewać tą fajną piosenkę. Szkibili dop, jest. Proszę, pierścionek dla ciebie, mamusiu. Ja już muszę uciekać. Trzymaj się, lecę do mojej rodzinki. Wracaj do domku. Masz tu pieniążki. Ja muszę zwiewać. Lecimy. Szybko uciekamy, słuchajcie, od mamy, bo ona chce mnie do domu wpakować. A jestem Szkibili Toilet i mój dom teraz jest tam, w tej ogromnej ubikacji, gdzie mieszkam z moją rodzinką. Moja mama trochę jest przerażająca i normalnie taką straszną babcię przypomina, słuchajcie. Ale to nic, w sumie ogólnie są spoko. Ej, normalnie, słuchajcie, mamę mi tam uwięzili chyba. To jest, spokojnie, zaraz się uwolni. Policja, dobra, ej, czekajcie, ja muszę się dostać normalnie do naszego domu, żeby mnie tylko nie zobaczyli. Okay, myślicie, że mnie macie, tak? Ale wszyscy zaraz mnie uwolnią. Dobra, szybko wbijamy. Dobra, zamykamy tu drzwi, słuchajcie, patrzcie w ogóle, ile tu ubikacji jest. Moja rodzina uwielbia ubikacje zabierać. Tutaj były jakieś epickie rzeczy. Ty, nie mogę tej skrzynki otworzyć. Myślicie, że to ja rozkładałam szambą w talecie? Nie, to nie ja. Dobra, słuchajcie, idziemy uwolnić teraz mamę. Pokażemy, jakim kozackim synkiem jesteśmy. Także słuchajcie, pum. Okej, okay, teraz dobrze, pum. Synku! Dobrze. Zostawcie moją mamę, Szkibili Toilet górą, Szkibili dop, jest, Szkibili dobry, dip. Ja nie mogę, mało mi serduszek zostało, ale normalnie epickie rzeczy tu, mamo, macie. Już cię uwalniam. Co oni sobie myślą, że będą rodzinę Szkibili Toilet, słuchaj, tutaj normalnie uwalniać, znaczy więzić? Nie, tutaj tędy, tutaj jest jakieś wyjście. Dobra, dawaj, mamusiu, chodź tutaj. Ale super, dziękuję bardzo, że mnie uwolniłeś, wiesz co? Oni się dowiedzieli, że rozkładamy szambą w palecie. Mamo, w ogóle normalnie na tych ubikacjach możemy zbić fortunę. Ja zarobiłem 10 tysięcy, sprzedając jedną... O, za to, że byłeś taki dzielny, to cię poprowadzę tutaj w super mega skrytkę. Tutaj odkładamy nasze talety, zobacz. Może, słuchaj, mamo, ja bym je wziął i normalnie sprzedawał, byśmy zbili fortunę na sprzedaży tych ubikacji, bo już ludzie nie mają normalnie tego w mieście. Wszystkie im ubikacje żeście pozabierali i tak naprawdę to jest teraz bardzo produkt, jest to taki niszowy, wiesz? Było nieźle, jakbyś sprzedawał i zarobił tyle pieniędzy, żebyśmy mogli się stąd wyprowadzić. No dobra, a gdzie byś chciała się wyprowadzić? Bo ja tu w tym mieście lubię ogólnie mieszkać, wiesz? O, tutaj jeszcze wiesz, stąd talety i normalnie posprzedawaj to. Dobra, to ja lecę, mamo, to do zobaczonka, przyniosę tu pieniążki i na co się wspólnie wydamy, zarobię fortunę, słuchajcie. Idziemy teraz tutaj, wiecie co, pójdziemy tutaj na mostek i tutaj właśnie od strony domu burmistrza, może burmistrz jest zarobiony, słuchajcie, może burmistrz kupi talety, a jestem idealnym produktem w ogóle, idealną osobą, która mogłaby sprzedawać takie ubikacje.
ubikację, ponieważ słuchajcie, sam jestem ubikacją i umiem dobrze doradzić po prostu, żeby ktoś kupił dobrą ubikację. Mam jeszcze takie epickie rzeczy, słuchajcie. Patrzcie na to, widzieliście jaki tu strzał? Policja! Dobra, chodź! Chodź! Tak, panie władzo, czym problem? Może... Słuchaj, wiemy, że robiłeś źle i wiemy, że to ty, G-Play. Ale panie władzo, ja mam dla pana do sprzedania niesamowitą ubikację. Pewnie pan nie ma u siebie w domu takiego dobrodziejstwa, prawda? Nie mam i nie chcę mieć, bo słuchaj, muszę się z ciebie pozbyć. No nie, co to jest? To jest jakiś pojedynek normalnie? Z kim mieli toilet kontra policja? Ej, co to muszę ma być? Muszę ciebie pozbyć, G-Play. Wiemy, że to ty takie rzeczy robisz w mieście. Mama? Synku, co ty narobiłeś? Masz szlaban! Ja już jestem Skibidi Toilet. Ja chciałam być Skibidi Toilet, mamo, w ogóle, wiesz? A teraz... Synku, to co się działo, to był sen, wiesz? To nie był sen, normalnie, słuchaj. Na bank tam to szambo jest przedszkolu wylane i moje trole tam są, mamo. To nie było ten, tylko mnie policjant odmienił normalnie teraz. To możliwe, że cię odmienił policjant, ale synku, masz szlaban, musisz siedzieć w pokoju. Ja nie mogę, na ile ten szlaban niby, co, mamo? Na tydzień! No na tydzień! Ja już wolałem być z rodziną z Kimili Toilet i słuchaj, siedzieć teraz tydzień w domu. Widzowie, dziękuję za oglądanie. Nie, ja zamykam na kluczyki pokoje. Mama mnie zamyka w domu i mam szlaban. Przekichane mam. Trzymajcie się, pa, pa!